Siemaneczko klockowej świli, z tej strony pan Szczupak, a to jest prezentacja Mocka. Tak więc zapnijcie pasy, albowiem odlecimy do odległej galaktyki. Nie tej z Gwiezdnych Wojen, nie tej ze Star Treka, lecz tam, gdzie panoszą się kosmiczne skalne potwory. Zapraszam jak zwykle na krótką fotorelację, a potem na mój słowny opis. A teraz parę słów od samego autora, czyli ode mnie. Jest to kosmolot o nazwie Enterminer 2.0. Już wam wyjaśnię tą zawiłą nazwę. Otóż Enter pochodzi od nazwy Enterprise, czyli statku kosmicznego ze Star Treka, który bardzo mi się podoba. Natomiast Miner, ponieważ jest to kosmolot przeznaczony dla kosmicznego górnika z serii 13 minifigurek kolekcjonerskich. A 2.0 ze względu na to, że jest to już któraś z kolei wersja tego moca, jednak jest to ostateczna wersja i mogę wam z dumą go zaprezentować. Zapewne większość z was, gdy mocuje, ma pewien schemat w głowie, co chce zbudować i nie wiem, dla jakiej postaci chociażby. I tutaj chciałem właśnie połączyć tą serię Space, jak i Power Miners i stworzyć taki oto mocek. Jednak coś mi nie wyszło i wyszło samo Space, ponieważ nie ma tutaj żadnego nawiązania do serii Power Miners, na czym szczerze ubolewam, ponieważ chciałem stworzyć taki kosmolot górniczy, a wyszedł za to taki ładny, smukły stateczek. Jednak jestem z niego bardzo zadowolony. Jeżeli ktoś ogląda live'y u Morza Studów, to wie, że co jakiś czas są live'y poświęcone konstrukcjom widzów. Zarówno Benem, jak i Ryśkowi z kanału Morza Studów bardzo przypadł do gustu ten mocek. Ale zajmijmy się może jeszcze jakimiś pewnymi aspektami, których nie mogliście dopatrzeć się podczas sesji fotograficznej. Mamy tutaj na pewno rozkładane skrzydła, co jest takim lekkim nawiązaniem do X-Wingów ze Star Wars. Mamy tutaj miejsce dla zbroi naszego kosmonauty, albowiem nie jest on w stanie zmienić się w kadłubie. Mamy tutaj trzy silniki, jeden zapasowy. Mamy tutaj działka, które można oczywiście podnosić i robią piu piu piu. No i oczywiście mamy otwierany kokpit, do którego możemy zmieścić minifigurkę wraz z wyposażeniem. Sama kolorystyka miała na celu pokazać, że jest to właśnie kosmolot tego dokładnie kosmicznego górnika, a nie na przykład Benego z Dalego Mówi. Sądzę, że jest to naprawdę zacny moc, jednak chciałbym usłyszeć wasze zdanie, co o nim sądzicie, czy może byście coś dodali, a może macie rozwiązanie, jakby tutaj umieścić coś związanego z górnictwem. Piszcie, ja oczywiście na wszystkie komentarze odpowiem. A jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, tutaj jest. I takie ogłoszenia parafialne dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy nie mogą się doczekać konkursu, który tak już zapowiadam od nie wiadomo ilu na 100 subskrypcji, to on się pojawi, ale nie wiem kiedy, nie wiem, na razie nie mam pieniędzy, żeby wysłać paczki, stąd lekkie opóźnienie, ale spokojnie, wszystko będzie, tak więc to by było na tyle, dziękuję wam za uwagę, z tej strony był oczywiście kapitan Szczupak. Pan Szczupak? Nie. Do zobaczenia.